Jesteśmy na konferencji filmu Czarny Mercedes. Zaraz będziemy rozmawiać z jego twórcami. Nadkomisarz Rafał Król, to pan do nas dzwonił? Jesteście gotowi? Oglądajcie. Raz, dwa. Kamera poszła. Akcja. Czy widza jest łatwiej rozśmieszyć, przestraszyć czy zaintrygować? Zależy od tego, o czym opowiadamy. Czasem trzeba go przestraszyć, czasem trzeba go rozśmieszyć. A najlepiej jest tak, żeby zrobić to w sposób nieoczekiwany. I dlatego często ja w swoich filmach, nawet przy poważnych sytuacjach i scenach, staram się zrobić coś zabawnego, coś śmiesznego. Gdzieś jakiś humor musi być, bo to już Szekspir nas tego nauczył, że tragedia musi mieć jakieś elementy humoru, żeby było jeszcze bardziej tragicznie. W Polsce powstaje wciąż mało filmów gatunkowych, szczególnie dobrych kryminałów. Co Państwo sądzicie na ten temat? No, szkoda. Szkoda. Tutaj powstał taki film, także się cieszę. Myślę, że jak najwięcej. Ja lubię takie filmy, więc dla mnie im więcej, tym lepiej. Dobrych takich filmów. W filmie kryminalnym musi być zagadka. Kto zabił i dlaczego zabił? My tutaj w tym filmie widzimy, że ktoś został zabity. Nie wiemy, kto zabił. A potem, jak już nawet zaczynamy się domyślać, to nie wiemy, dlaczego zabił. To jest dowód Rzeszowy. Ja jej nie zabiłam. Jakiś czas temu taki młodziak wystawał w bramach naprzeciwko. Są jakieś podejrzenia? Ten elegancki pan. Kochana, patrz, już scenografię zabierają. Wiesz, jak to jest? Aktor zgrany wraca tramwajem, jest takie coś. No to chodzi o to, że jak jedziesz na plan, to wtedy przywożą cię taksówką, pytają, czy chcesz kawy, czy herbaty. Jest ostatni klaps i już wracasz tramwajem, koniec, nikt się to mnie nie interesuje. Janusz Majewski wprowadza na planie jakąś taką atmosferę, że jest święto to jest kina, że się spotykamy, tak. że generalnie kręcenie filmu jest ogromną przyjemnością i sytuacją wyjątkowo przyjemną. I to jest taka rzecz, która mi zostanie po tym. Chciałabym po prostu, żeby na każdym planie tak było, że jest frajda. Naprawdę było fantastycznie. Przyrzekam, żeśmy się rozstawali, żeśmy płakali. Tak marzą pięciolatkowie, jak sobie marzą o tym, żeby być aktorami. O takich planach marzą właśnie. Janusz Majewski ma wokół siebie aktorów. On jest trochę jak taki, on wprowadza taką atmosferę przyjaźni, rodziny, więc on jak pokocha jakiegoś aktora, to potem z nim pracuje, więc ta rodzina przez cały czas się spotyka przy następnym projekcie. Co Państwo mogliby poradzić młodym aktorom, którzy chcą zaistnieć w tym świecie? No, myślę, że przede wszystkim szkoła teatralna to jest taka podstawa, która robi z ciebie aktora. I dla mnie to jest piekielnie ważny czas w moim życiu, szkoła. A potem, albo już nawet w trakcie szkoły, no myślę, że trzeba mieć dużo szczęścia, ale też trzeba temu szczęściu pomagać. Czyli nie wiem, no... Pomagać, to kontynuuj. Znaczy, tak mi się wydaje, że czasem się dochodzi do jakiejś ściany, do jakiegoś rodzaju porażki, czegoś, co postrzegamy jako porażka. To jest właśnie ten moment, w którym należy się nie poddawać, tylko właśnie iść dalej. I często porażki jakby zmieniają, czy też napędzają, nie sukcesy. Znaczy w zasadzie chyba tak naprawdę jest, że sukces troszeczkę tak, nie wiem, może być źle mówię, ale że sukces troszeczkę tak potrafi rozleniwić, a porażka potrafi właśnie napędzić, więc tych porażek nie można się bać, zwłaszcza na początku drogi. Tak, ale życzymy sukcesów. Tak. Dziękujemy.